Dzisiaj całą noc nie przespałam. Dzisiaj miałam fatalną noc, rzeczywiście jedną z gorszych. I no to po takiej nocy, to jak ja już po treningu jestem, to od razu idę spać. Jacek jest bardzo wymagający. Bardzo jest wymagający. No i szczególnie no, rama, a ja mam 30-letniego garba, więc jakby wszystko jest tak dla mnie trudne. Ale nadal to były tylko i wyłącznie tropy. Tropy, nie. No, na Instagramie też mamy wspólne zdjęcia z moją Olą, więc tam ten trop jest dosyć widoczny. Pani Dagmaro, jesteśmy dzisiaj na treningu do kolejnego odcinka Tańca z Gwiazdami. No właśnie, czy już pani się obawia tego, co panią czeka w kolejnym? Bo już wiem bardzo dobrze, co czeka. Ja się co tydzień tu obawiam, co mnie czeka z tymi tańcami, bo ja ani nie do tańca, ani nie do różańca, więc tutaj jest... No ale tak poważnie biorąc, kolejny taniec chyba mnie bardziej przeraża jak ta czacza, ponieważ tu jest gra nogą, tu musi być seks appeal, tu musi być to wszystko, ten erotyzm, a ja w ogóle go w sobie nie mam i tu mi trochę nie idzie, chyba bym wolała umba bumba. To pytanie, jak teraz pogodzić ten aktywny tryb życia, bo u pani non-stop coś się dzieje. Czy daje pani radę tak po prostu z głową, psychicznie, fizycznie, z tym wszystkim? Bo jednak gdzieś tam ten taniec no, zabiera bardzo dużą część dnia i to tak naprawdę codziennie przez najbliższe kilka tygodni. A to nie wiadomo, bo mogę wylecieć, przecież już było prawie... Nie zakładamy nic. Teraz w niedzielę i stałam jak baran na tej scenie, tam czekałam, aż mnie zabiorą do rzeźni. Tak, tu ten taniec rzeczywiście, te próby, to wszystko z tym związane, ta cała prawa, te wywiady, to wszystko, no to jednak zajmuje to, no ale my na to się godziliśmy, więc jakby wiedzieliśmy od początku, co z czym się je, to teraz już nie ma co narzekać, tylko teraz trzeba ciągnąć wózek. To pytanie tylko, czy wracając do domu jest nadal energia do życia, czy wracamy i jest kompletny odpoczynek, no bo gdzieś tam też te codzienne obowiązki nadal są, one nie znikają. A ja nie mam żadnych obowiązków, tylko na telefonach siedzę, więc to na szczęście mam to dobre, że nie muszę ani się martwić, ugotować, posprzątać i tak dalej, więc to jest dobre. Nie, no we mnie jest dalej energia jakby, są takie dni, ale no bywają dni, że nie mam siły, że idę i, bo nieraz mam noce nieprzespane i to długo. Dzisiaj całą noc nie przespałam. Dzisiaj miałam fatalną noc, rzeczywiście jedną z gorszych. I no to po takiej nocy, to jak ja już po treningu jestem, to od razu idę spać. Wyciszam telefony, no i tak za 4 godziny muszę pospać. A jak to wygląda po odcinkach, po live'ach, gdzieś tam rodzina przyjeżdża, chcą trochę celebrować ten czas, no a jednak pani jest wykończona tymi przygotowaniami, no i samym odcinkiem, który trwa bardzo dużo czasu. A nie, no to po odcinkach to jest taka adrenalina, że to człowiek nie jest zmęczony, że to nad ranem idzie spać. No i właśnie. To jest zbyt duża adrenalina po niedzieli, więc to nie ma tak. To jest zmęczenie, to jest okej, ale to jest jeszcze tak wszystko, to jest takie podniecenie, to jest takie, jeszcze takie są emocje, że no to nad ranem zawsze nie. I dlatego poniedziałki są ciężkie, ale to dla każdego poniedziałki są ciężkie na próbach, bo wszyscy do rana nie możemy spać. Przeżywamy, rozmawiamy. No to nie, no to show to jest niesamowite. Ja już wiele w życiu przeszłam, ale tu jest coś takiego nowego, innego. To nie jest taki sobie program, który nagrywasz, te programy, które ja nagrywam. Nie, to jest zupełnie co innego. To jest naprawdę show. No właśnie, wróciły chociażby pamiętniki z wakacji, myślę, że upragnione przez wiele osób. Jak pani na to zareagowała w momencie, gdy przyszła taka informacja, że pamiętniki wracają? No ja kocham pamiętniki, bo ja karierę zaczynałam od pamiętników z wakacji i chyba nie ma nikogo, kto by tego nie kochał. I teraz też będzie, ale teraz jest nowa odsłona, dlatego że teraz są pamiętniki jakby seria. Więc moja rola nie będzie taka krótka na jeden odcinek. O, tam się będzie działo, kochani, musicie te pamiętniki oglądać. W ogóle teraz
bo już są pamiętniki na antenie. Słuchajcie, ta rodzina, która jest przed nami, o, świetna, naprawdę, musicie to zobaczyć, słuchajcie, bo pamiętniki są nie do podrobienia, ale oczywiście proszę pamiętać też o Dagmara Szuka Męża, bo to każdy Żyd swój towar chwali, więc proszę mnie tu nie odchodzić od telewizorów. No, będziemy walczyć w drugim sezonie też o męża. No i oczywiście Taniec z Gwiazdami, no, drodzy Państwo, Polsat ma bogatą ofertę. No i muszę przyznać, że naprawdę w każdym programie, w którym Pani uczestniczy, jest naprawdę bardzo duża oglądalność. No, ludzie mnie trochę lubią. Ale trochę ludzie, tylko? Ludzie lubią wariatów. No, to chyba mnie troszkę też za to lubią. Pani Dagmaro, no ja też lubię wariatów i dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia na dzisiejszych treningach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i pozdrawiam, drodzy Państwo. Kochana, jesteś świeżo po treningu, no i oczywiście po drugim odcinku. No i pytanie, czy te emocje to wszystko już opadło i ze spokojem przygotowujesz się do kolejnego odcinka? Tak, tak, emocje opadły. Ja ten drugi odcinek, mam wrażenie, w głowie przeszłam dość spokojnie. Miałam takie założenie, żeby się dobrze bawić, bo też ten jive tego wymagał, żeby puścić, żeby wyluzować i żeby po prostu popłynąć z muzyką. Mam poczucie, że to mi się udało. No a dzisiejszy dzień jest taki, przepraszam, wyłączę tylko telefon. A dzisiejszy dzień jest taki, że miało być lekko, łatwo i przyjemnie, bo tańczę walca. A okazało się to kolejną górą do wejścia. Jacek jest bardzo wymagający. Bardzo jest wymagający. No i szczególnie, no, rama, a ja mam 30-letniego garba, więc jakby wszystko jest tak dla mnie trudne, że ja już nie wiem naprawdę, jak się nazywam dzisiaj. No właśnie, pytanie, jak pogodzić to trochę życie prywatne i wracając do domu, żeby była cały czas energia, a nie spadamy i kompletnie jesteśmy wyłączeni z życia po treningach. Tak, nad tym dosyć mocno pracuję, nad tym balansem, żeby jak wychodzę z sali treningowej, to jeszcze mam takie 15 minut dla siebie, a potem wsiadam w samochód i jestem mamą, odbieram synka i robimy przyrodę, uczymy się do klasówki z historii, robię zakupy, gotuję zupę pomidorową, no, bawię się, gram w jakieś gry różne z nim, planszowe. Łatwo nie jest. Potem wracam do treningu po 22. Oglądam nagrany filmik przez Jacka i analizuję błędy i jakby wyciągam wnioski i myślę sobie, a tu można to dodać, a jeszcze ten gest uzupełnić. Także, ale i żeby nie było, sprawia mi to ogromną frajdę, ogromną frajdę. Nawet nie myślałam, że tak się wkręcę w to. To powiedz, jak twoje doświadczenie aktorskie pomaga albo przeszkadza w to, co aktualnie robisz, czyli no, głównie taniec? Ja mam takie poczucie, że każde doświadczenie w życiu nas buduje i każde doświadczenie wpływa na to nasze następne. Więc mam poczucie, że ten taniec też mi dużo da w otwarciu głowy na myślenie, na jakieś inne formy, na uruchomienie innej fantazji. Ja się naprawdę tego tańca uczę, bo ja nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego, a ostatni raz na jakiejś sali treningowej byłam, nie ukrywam, w liceum, czyli no 30 lat temu. Więc dla mnie to wszystko jest jakaś totalna nowość. Ale przyjmuję to z uśmiechem, czasami trzaskam drzwiami, czasami wyzywam Jacka i mówię, żeby się ode mnie odczepił, że ja nie dam rady, ale jestem przekonana, że jakby ten etap jest dla mnie jakimś kolejnym krokiem ku czemuś nowemu. A mądrość polega na tym, żeby dać czas na odpowiedź i jakby na to, co ci świat zaoferuje. Przede wszystkim znam Jacka prywatnie, no i jest wymagające, ale pytanie, czy czasami zdarza mu się odpuścić i powiedzieć, no faktycznie Anita, widzę, że już nie dajesz rady, zróbmy chwilę przerwy.
Nie, no my się bardzo dogadujemy z Jackiem. Mamy jakieś takie wspólne poczucie humoru, które też pozwala te trudne momenty w treningu jakoś tak delikatniej przejść. Czasami Jacek widzi, że jestem wykończona, no to wtedy ćwiczymy tylko rysunek po to, żebym wbiła kroki w głowę i żebym miała pewność tego, co robię, i zajmujemy się wyrazem artystycznym, jakością na następnym treningu. Muszę powiedzieć, że przy tym jive'ie, jak przyszedł Tomek Baranowski i nam pomagał układać choreografię, to jak chłopaki zaczęli tańczyć z tą swoją piękną w ogóle dezynwolturą, wykończaniem wszystkich ruchów, to ja na Jacka patrzyłam w ten sposób. To się nie uda. Wyszłam, miałam chwilę załamki, trzasnęłam drzwiami, przeszłam 5 kroków, po czym mówię, nie, wracam, wchodzę na salę, do roboty. Czyli jednak jest taka chęć zdobywania kolejnych szczytów, bym powiedział. Tak, szczytów, ale takich dla samej siebie, jakby pokonywania swoich granic. Ja to dosyć dobrze rozpoznałam też w momencie, kiedy uprawiałam wspinaczkę, kiedy chodziłam na ściankę wspinaczkową. Trafiłam do grupy najgorszych, no bo w późnym wieku zaczęłam ćwiczyć tę wspinaczkę, więc wszędzie byłam najgorsza. I pokonanie tego wstydu było dla mnie znaczące, ale było krokiem milowym, bo to mi pokazało, że można nie być idealnym, że jakby super jest się uczyć i że jakby każdy trening, każde ryzyko i jakby każde zawalczenie o ten następny gest, krok przybliża mnie do celu. Więc jakby przenoszę to na życie, że to nie jest takie wszystko proste, łatwe i oczywiste, też w aktorstwie, tylko że jakby po prostu trzeba iść dalej. I też tak mam w tańcu. No nie wychodzi, no wiadomo, że nie wychodzi, no bo jak się dostaje taniec i mam na niego czas, żeby go przygotować, mam tydzień, no to przecież wiadomo, że za pierwszym razem to nie wyjdzie, ale jest coś takiego jak pamięć ciała i ja to doskonale wiem, że jak wbiję tą ramę, wychylenie, no to potem nawet jeśli nie dociągnę jej w 100%, no to zawsze jakby te 80-70% będzie, a to też będzie dobre. To powiedz mi, jak na to wszystko reaguje rodzina, kiedy ogląda przed telewizorem, czy jest z tobą na widowni i gdzieś tam obserwuje zarówno partner, cała tak naprawdę rodzina, bo domyślam się, że to jest miło oglądać swoją bliską osobę w telewizji i dawać feedback, mówić, że jak super było, chyba że jest trochę inaczej i czasami śpiewaczka jest Anita, no nie wiem, nie dociągnęłaś tutaj czy tam. Ja mam to ogromne szczęście, że moja rodzina mnie bardzo wspiera, zarówno ta bliska, jak i dalsza. Ciocie, wujkowie, dostaję SMS-y, najpierw wspierające przed programem, potem wspierające po programie. To jest w ogóle, to jest fantastyczne i no i też miałam to szczęście, że akurat te dwa tańce tak dosyć fajnie mi wyszły i jakby ten feedback od widzów i od wszystkich był ogromny i tak sobie myślę, że jestem szczęściarą, że udało mi się te dwa tańce tak, no jakby tak dopracować, jakby dać taki wyraz, że one wzbudziły emocje. A najmniejszy, najmłodszy Antek? O, synek mi po każdym występie wysyła 50 SMS-ów z różnymi emotikonkami. Koledzy Antka, Antuś jest w czwartej klasie, też wysyłają mi SMS-y wspierające, więc jest to jakieś takie bardzo, bardzo fajne, budujące doświadczenie. Kochana, to ja w takim razie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że to wsparcie będziesz czuła do samego końca. No i Jacek może trochę odpuści i będzie więcej luzu. Dziękuję Ci. Nie, może niech Jacek nie odpuszcza. Ja go będę temperowała wtedy, kiedy ja już nie będę miała siły. Nie, Jacek świetnie pracuje i jakby ja też wiem, co to jest praca i myślę, że dlatego jakoś dobrze nam, po prostu dobrze nam na sali treningowej. Dziękuję bardzo. Prawie prosto z Nowego Jorku, bo dokładnie z sali treningowej. Kochani, jesteśmy po drugim odcinku. No i właśnie pytanie, czy po tych, tak naprawdę no, mamy drugi dzień dopiero od emisji, czy te emocje już opadły i czy przyswoiliście tę całą wiedzę, która została wam przekazana podczas not jury? Wiedzę?
informację, może bardziej tak, całą opinię. Czy przetrawiliśmy to? Myślę, że jeszcze nie. Nie. Myślę, że nie ciągle trawimy. Czasu. A tak naprawdę już wchodzimy w treningi do trzeciego odcinka, więc nie zdążyliśmy jeszcze tego jakoś zintegrować. Tak. My byliśmy tak naprawdę już od wczoraj na sali, więc bardzo bym chciała, ale to chyba nawet nie muszę o tym mówić, tylko myślami jesteśmy już w trzecim odcinku i w tym, co jest przed nami. Także no tutaj tempo programu jest takie szybkie. Nie jest zabójcze. Jest kosmicznie zabójcze. Nawet nie mamy czasu naprawdę na przykład odpowiadać na różne komentarze albo no trochę cieszyć się z tego. Nie, dzisiaj rano odpowiadałem. Odpowiadałeś? Tak, jadąc pewną firmą taksówkarską. Okej. Okay. Miałem chwilę, żeby... Jeszcze rano dzisiaj spektakl grałem, więc... Ja rano byłam u fizjo, więc generalnie... Trzeba sobie radzić. Cały czas jesteśmy w... W szoku. Tak, ale jeszcze jesteśmy, myślę, że to do nas dojdzie chyba już po jakimś czasie, kiedy w spokoju. Nie chcę mówić, że jak odpadniemy, jak odpadniemy, generalnie przyjdzie czas na to. Tak, przyjdzie czas na refleksję po turnieju, tak jak po mundialu, prawda? Po każdym mundialu przychodzi czas na refleksję, czy trenera zwolnić, czy nie, czy się dobrze kopało piłkę, czy nie. Tak tutaj zrobimy taki cały... Tak. I wtedy mnie Krzysiu podsumuje i powie, no jemy. Kurczę, to tango. Na Sarę nie narzekam, absolutnie. Sara tutaj mnie szkoli świetnie, ja godziny tak treningu, samo. Jest cierpliwa, wyrozumiała, można powiedzieć jak kuzynka z Ameryki. Okej, fajne masz kuzynki, ja takich nie mam. Mam taką jedną. Tak. No to tutaj trzeba przyznać, że jednak wasza praca nie idzie na marne, bo jednak dostaliście 40 punktów podczas ostatniego odcinka. No właśnie, czy zaraz po odcinku byliście w takim amoku, że nie do końca do was to dochodziło? Mhm. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Tak samo. Tak samo. Tak. Naprawdę. No to jest szok, bo to też jest oczywiście też odpowiedzialność duża, więc ja nie wiem, czy do nas to jeszcze dotarło. Myśmy tak się skupili bardziej na samym tym tańcu. Nas interesowało to, żeby jak najbardziej spójnie, wsobnie i w temacie, też ten filmowy temat, to mi bliski, no bo tak zawodowo trochę bardziej, więc taki mieliśmy ten swój cel, postawiliśmy sobie, a wszystko, co dodatkowo, no to jest taki bonus, tutaj te bonusy się wysypały, tak jakby złapać tę maskotkę, prawda, w japońskim takim. Tak, było. W automacie, więc... Ale jeszcze już tak myślimy o trzecim odcinku, że nie nacieszyliśmy się jeszcze. Jeden chyba aperol był za te 40. Jeden był. To powiedzcie mi, czy teraz jest w głowie taka trochę presja, że musicie cały czas nadganiać, żeby nie. te dziesiątki cały czas były? Nie. A co? Nie. Błagam. Mission impossible. Słuchajcie, nie, generalnie my jesteśmy, znaczy ja myślę, bo już się na tyle znamy dobrze, że jesteśmy na tyle, nie wiem, odpowiedzialni, ale chyba tak dosyć profesjonalnie podchodzimy do tego, co robimy, że za każdym razem my po prostu skupiamy się na tym, co jest dla nas do zrobienia. I na drugim odcinku my się wcale bardziej nie skupiliśmy niż na pierwszym. Mm-hmm. I Jive'a zatańczyliśmy na swoje 100%. 105. Przyznaję. Tak samo było z tango i tak samo będzie z czaczą i z kolejnymi tańcami. My się skupiamy na tym, żeby wykonać dobrze zadanie, które nam zostało przydzielone, a no nie jesteśmy w stanie się, nawet ja bym nie chciała zajmować się, jaki będzie efekt, ani myśleć o rezultatach, bo to nie jest nasza rola w tym programie. I wpływa na to tysiące czynników różnych, tak. Więc atmosfera, też jakiś rodzaj zabawy i spontaniczność. I chwila, ten dany moment, no tam jest tyle różnych tych X faktorów, dokładnie. Które się na to składają. To, co my możemy zrobić, to oczywiście ciężka praca, twoja cierpliwość, tak. Moja młódzka. I to bierzemy na klatę i to kombo, będziemy... Tak, takie kombo składamy, więc no, przed nami trzeci odcinek i jeszcze znowu kolejny inny taniec. No właśnie. W ciągu tygodnia. No właśnie. Przecież oni się tego uczą w ciągu pół roku, roku a my tutaj mamy tak... W pół roku ja się uczę, błagam cię. No ja wiem, ile ja lat uczysz... tańczę. A, jeszcze więcej? Nie, no... Dzięki, to się większy margines błędu. Słuchaj, ja wiem, że o tobie mówią, że jesteś utalentowany, ale ja taka utalentowana, żeby to wszystko w pół roku zrobić. Robić, to ja widziałem, co tam w komentarzach po prostu. Dobra. W każdym razie chyba nie. Chyba Miss Curaçao ci napisała, co? Nie. Komentarz. Nie wiem, co ty. Zaraz go
znajdziemy, nie, spokojnie. Czyli jednak zwracać trochę uwagę na to, co się dzieje w komentarzach po waszych występach? Na tyle, na ile możemy, bo to tempo jest tak szybkie, że chcemy pozostawać w kontakcie cały czas. Generalnie tak, aczkolwiek ja po prostu dostaję powiadomienia non-stop, co ja chcę wykonać jakiś telefon, to na moim telefonie tak, jest... Tak, bo się to wyświetla, mnie nie, ja muszę tak, wejść ja mam wyświetlone powiadomienia, więc siłą rzeczy po prostu. No tak, no mój telefon teraz ma baterię, starcza mu na pół dnia, bo po prostu non-stop coś przychodzi. Tak długo. O, na przykład dokładnie teraz coś przyszło, więc tak, tak. To jest trochę uzależnienie pod tym względem. Dla nas nie, dla mnie nie, my jesteśmy, znaczy chyba ty też, Krzysiek, ja odstawiłem nie? Jesteśmy telefon bardzo przez treningi, tak, dlatego, że ty nie ma czasu. Jest, dokładnie. Są nóżki i lusterko, więc, nie ma innej. Więc to nawet nie uzależnienie, właśnie tym bardziej nie jestem w ogóle na to, do tego ja przyzwyczajona. Ja tak nie mam siły. Ja też. A to jest zdrowe. Nawet nie wiem, czy ty, znaczy ja na przykład nie mam, my nie mamy zdjęcia z tego dnia, ty masz zdjęcie z tego dnia jakieś, że my sobie zrobiliśmy zdjęcie, bo ja na przykład mam zdjęcie, mam zdjęcie ogólne, tak. I no właśnie, więc dobrze, że mamy to nagranie i tak, że jest cały filmik, ale zdecydowanie jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy, żeby coś nagrywać albo być uzależnionym od telefonu, to nie, my jesteśmy uzależnieni od sali, to tak. Chyba ty. No, ja to mówię, naprawdę wiem, co mówię, z pełną odpowiedzialnością. Wiem. Tak, rzeczywiście my lubimy próbować. Ja mam to jakby z teatru, że w teatrze się bardzo dużo powtarza i jest na to przestrzeń, tak zwany poligon doświadczalny, i w tańcu też jest na to przestrzeń, bo ten krótki taniec powtarzasz setki razy, tak. więc... Znaczy nie musiałbyś, ale Krzysiek to powtarzasz setki razy. Tak, to wygląda. Robi, to ja nie wiem, ale myślę, że nie, no lubimy, nie? Lubimy powtarzać. Bardzo. Lubimy powtarzać i lubimy tańczyć. Jeszcze dostaję teraz pytanie, czy teraz w związku z tym będę częściej tańczył na imprezach firmowo-branżowych. No, nie wiem, masz tyle chętnych partnerek teraz, że... Do tanga? No nie wymigał się z tego. Czy trochę ta scena teatralna ułatwia ci tutaj, że tak powiem, udział w Tańcu z Gwiazdami, czy wręcz przeciwnie, wręcz utrudnia? Nie, utrudniać nie utrudnia. Na pewno każda scena jakby uczy świadomości swojego ciała, wrażliwości, no, a taniec to też jest taki sposób opowiadania artystyczny tylko przez ciało. Ale ja jako aktor też działam przez ciało, więc gdzieś to jest kompatybilne, tylko że tu mamy technikę bardzo konkretną, precyzyjną. Ktoś kiedyś usiadł, wymyślił taką, a nie inną. I ja muszę teraz to po prostu, ale Sara mi to pięknie tłumaczy, dlaczego tak jest, gdzie jest skąd ten feeling, bierze, skąd to się bierze, że to nie tylko noga-noga, tylko to noga-noga, bo on chce, ale jednak od niej odchodzi, a potem chce bardziej. To jest droczenie się, tak, prawda, jak w świecie zwierząt prawie, taki rodzaj gry wstępnej, tak, czy no, tak, to zwierząt. Więc wszystkie te okazuje się, że to jest po coś. Tak. Ja się tego uczę właśnie, gdzie na co wchodzić, że w czaczy na dwa, tam na... Gdzie tam? Potem a w rumbie na dwa. Na raz. Ojejku, na nie. Dwa. To jest tak. A w czaczy na dwa? Tak, w czaczy na dwa. Jest. No to zobaczysz dzisiaj. Właśnie. Jest szansa, że ten trzeci odcinek może pyknie ta czaczka. Szkolenie. Jak już jak się rozlicza. Krzysztof, tutaj muszę przyznać, że robiłem research na swój temat, tak naprawdę na temat każdego uczestnika, który bierze udział w Tańcu z Gwiazdami, i muszę przyznać, że na temat twojego życia prywatnego nie ma kompletnie nic. Nikt nic nie wie. Powiedz mi, z czego to wynika? Wspaniale. Bardzo starannie o to zadbałeś, nie? Ja się zastanawiam, jak, naprawdę, jak? No. Fenomen. Mam ciekawe życie fenomen artystyczne. Ale powiem wam, ja niewiele więcej wiem. Czyli jest taki tajemniczy. Nie, dlaczego? To wszystko wiesz. Profesjonalne. No, wszystko wiesz. Wystarczy wejść na Instagrama. A są tam tropy. Są tam tropy. No słuchaj, no już widziałem tropy na niektórych stronach, które twierdziły, że już masz żonę, dwójkę dzieci, ale nadal to były tylko i wyłącznie tropy. Tropy. Nie. No na Instagramie też mamy wspólne zdjęcia z moją Olą, więc tam ten trop jest dosyć widoczny. Też na pierwszym odcinku była moja mama. Nie wiem, czy się załapała w kamerze, bo ona była w szoku, że to live i że ona może być złapana przez kamerę. To usiadła gdzieś tam dalej. Ale tak, no ja zajmuję się zdecydowanie jednak częścią artystyczną i to. A tak poza tym to mam standardowe życie. No, takie standardowe. Teraz to w ogóle życia nie mam, bo jeszcze jest tylko na sali prób, więc... To powiedzcie mi, co jest dla was takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten trzeci odcinek? Co będzie najtrudniejsze?
wszystko. O Jezu, powiem ci, szczerze, to chcielibyśmy wiedzieć, co będzie najtrudniejsze, no, bo jeszcze wyjdzie. Nie wiemy. To dzisiaj nie wyjdzie. Nie wiemy jeszcze z tym, czym my się będziemy mierzyć. Piosenka przesłodka. Tak. A teraz my musimy się w to wkomponować. No, więc... Nie no, bardzo bym chciała, żeby rzeczywiście ta czacza była taka, no taka jak najbardziej... Cool, ale żeby miała jak najwięcej czaczy w sobie. Mhm. Nie? Dużo czaczy, bo... i dużo charakteru, nie? Żeby tak. Takie to było z mięsem. Z mięsem i żeby to może nawet nie turniejowe, ale żeby to było czaczowe, więc będziemy starali się zrobić wszystko, żeby nie ogrywać parkietu innymi kroczkami. A zatańczyć czaczy. To będzie właśnie wyzwanie. No, no i kolejna umiejętność dopiero pusza umiejętności tanecznych, które będę mógł sobie zapisać, jak już to pojmę, tak. Że na dwa i tak dalej i tak. Wszystkie te kroczki, które tam są. New Yorki. New Yorki. Rozliczenia. Teraz już wszystko wiesz. Tak. Nie, jeszcze nie nazwy. Wszystko. Z nazwy. Dopiero. Kochani, to ja w takim razie życzę wam powodzenia na niedzielnym odcinku. No i mam nadzieję, że będą kolejne dziesiątki. Naprawdę dacie z siebie wszystko. I do końca programu będzie tak samo dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo. A my odpalamy wrotki i do zobaczenia już niedługo w niedzielę o 20:00. Tak. W Polsacie.